Debatujemy przedwyborczo na antenie telewizji w Polsce.pl. Kolejni goście, publicyści. Łączymy się z Elizą Olczyk. Dzień dobry, Elizo, witam cię serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się państwu i tobie również. I jest z nami też Jacek Karnowski, redaktor naczelny Tygodnika Sieci. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, Marku, dzień dobry państwu. Ostatnie chwile kampanii wyborczej przed nami. Najpierw mam takie wrażenie, że jednym z dominujących tematów była oczywiście epidemia koronawirusa, to jak sobie z nią radzi rząd. Później tak sobie wypisałem, leitmotywem były kwestie światopoglądowe, następnie przeszliśmy do programów społecznych 500+. No dziś na agendę w naturalny sposób z racji wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych wchodzą kwestie międzynarodowe, ale co się wydarzy w tych ostatnich godzinach, od tego chciałbym zacząć, bo został już tylko jutrzejszy, pojutrzejszy dzień, no i jeszcze tych kilka godzin, które pozostały dziś. Elizo, do ciebie pierwsze pytanie o proroctwo na ostatnie kilkadziesiąt godzin kampanii wyborczej. Czym będziemy się zajmować, co będzie nas elektryzować? No ja myślę, że w tych ostatnich takich dniach, godzinach to już niewiele się wydarza, dlatego że ciężko jest później, jak już się wrzuci jakiś temat, powiedzmy, bulwersujący wyborców, to na dzień, dwa przed wyborami jest za mało czasu, żeby go rozwinąć i żeby on się utrwalił w świadomości wyborców i żeby później odniósł skutek przy urnach. Więc z reguły te ostatnie dwa dni, a jesteśmy tak naprawdę, no 2,5 dnia nam zostało, no bo w piątek zaczyna się cisza wyborcza, więc z reguły te ostatnie dwa dni są poświęcone na spotkania z ludźmi, na uściski rąk, na fotografie, na tego typu rzeczy, po to, żeby właśnie ludzie zapamiętali taki ogólny obraz polityka, czy on jest sympatyczny właśnie, czy otwarty i z tego względu właśnie, czy warto na niego głosować. No ale Rafał Trzaskowski dziś wszedł na poziom konkretów, chwali się wybudowaniem w Warszawie, niech no ja sobie spojrzę, 268 mieszkań, do tego wrócimy w trzeciej części naszego programu, a teraz o tę politykę międzynarodową chciałem zapytać Jacka, czy się zgodzi z Elizą, że może się aż tak bardzo nie przebić ta wizyta w Białym Domu Andrzeja Dudy, tak bardzo jak chciałby pewnie sam prezydent, bo dla niego to jest clue tego finiszu kampanii. Nie przeceniałbym tej wizyty w sensie takim wyborczym, politycznym, bo gdyby tego typu wizyty miały rozstrzygać, no to można powiedzieć tak, żaden urzędujący prezydent nigdy by w Polsce nie przegrał walki o reelekcję. A zauważmy, że w Polsce tylko jeden prezydent wywalczył reelekcję, Aleksander Kwaśniewski. No Lech Kaczyński nie miał możliwości podjęcia walki w związku z tragedią smoleńską. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że to jest dość dziwna kampania, że kandydaci mniej walczą ze sobą, a bardziej walczą ze swoimi słabościami, czy z tym, co może im zostać wizerunkowo narzucone. I tak Andrzej Duda stara się udowodnić dość skutecznie w tych ostatnich dniach, że ma energię, że nie jest wypalony, że jest samodzielny i że nie jest Bronisławem Komorowskim, czyli nie wejdzie na jakąś równię pochyłą, która go doprowadzi do upadku. I wydaje mi się, że tego niebezpieczeństwa najgorszego uniknął. Rafał Trzaskowski stara się udowodnić, że nie jest dawnym Rafałem Trzaskowskim, czyli nie jest takim dość wyraziście lewicowym politykiem, tylko jest właśnie katolikiem, prawda, łączy, nie dzieli, nie było żadnej karty LGBT, nie marzył o ślubach homoseksualnych i tak dalej. Więc to jest taka kampania do swoich. Na to się nakłada takie chyba przekonanie sztabów, że muszą przede wszystkim zmobilizować swoją bazę, zwłaszcza w pierwszej turze, no że to jest klucz i w związku z tym ta komunikacja idzie do wewnątrz. No rzeczywiście tutaj nie było właściwie żadnego jakiegoś takiego mocniejszego ataku na rywala. Czy sprawą obyczajową, czy jakąś aferą. No właściwie nie jestem tu w stanie, jakieś szarpanie za nogawki, ale żaden może sztab... to dobrze, może byśmy w przeciwnym razie narzekali na poziom debaty publicznej, wciąż się obniżający. Może dobrze, no to świadczy, że po prostu takie są warunki, że tak zdecydowały sztaby, bo myślę, że obie strony mają dość starannie przebadaną rzeczywistość i zresztą zauważmy, jak szybko schodzą z pewnych tematów, gdy tylko wyczują, że albo tam jest pole minowe, albo słabość przeciwnika. Tutaj mało jest w tej kampanii takiego blitzkriegu, jakichś takich wypadów pancernych. Tutaj raczej taka pierwsza wojna światowa, pozycyjna, prawda? Tu zdobyć parę metrów, tu jakiś szturmik lokalny podjąć, tu skoncentrować do dużej bitwy. Tak bym to widział.
rzeczywiście ta kampania zrobiła się bardzo wizerunkowa, zwłaszcza jeśli chodzi o głównego kontrkandydata Andrzeja Dudy, czyli Rafała Trzaskowskiego. Ostatnie spoty też na to wskazują. To są spoty wizerunkowe, nieprogramowe, no bo z programem okazuje się jest kłopot. Elizo, czy można wygrać wybory albo przynajmniej zapewnić sobie dobrą pozycję w drugiej turze, w ogóle nie pokazując swojego programu, tak jak robi to Rafał Trzaskowski? No, prawdę mówiąc, kiedyś myślałam, że nie, ale od czasu, kiedy do Sejmu wdarł się przebojem Ryszard Petru, to uznałam, że naprawdę program do niczego nie jest potrzebny. Ryszard Petru nie miał żadnego programu. W przypadku prezydenta jest to nawet łatwiejsze, ponieważ kompetencje prezydenta są ściśle związane z tym, co robi rząd, bo mówimy tutaj o takiej obronności, mówimy o polityce zagranicznej, ale zawsze prowadzonej w uzgodnieniu z rządem i w związku z tym jakieś takie samodzielne szarże, czy całkowicie samodzielną politykę zagraniczną, czy obronną, nie ma mowy, żeby pan prezydent coś takiego robił, jeżeli rząd się na to nie zgadza. W związku z tym to jest takie, te programy prezydentów są takie bardzo mgliste. No, pan prezydent Duda ma w tę lepszą sytuację, że ma jakiś dorobek, więc może się nim chwalić. Z drugiej strony ma też rzeczy, które w oczach opozycji go obciążają, więc jest go za co atakować. Ale no, inni kandydaci, cóż oni mogą powiedzieć, że jaki program będą realizowali? Prezydent, jeżeli nie ma swojego zaplecza, które ma większość w Sejmie, nie może realizować żadnego programu. Może co najwyżej utrudniać życie większości, jeżeli nie będzie chciał pokojowo kohabitować. Czyli trochę zgadzasz się z tym przekazem, którym mogliśmy wyczytać z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich dniach, że wybór, przed którym stajemy w najbliższą niedzielę, to jest wybór następujący. Albo będziemy mieli władze, które są w stanie spokojnie, konsekwentnie prowadzić polskie sprawy do przodu, albo czeka nas po prostu chaos. Jeśli prezydent będzie z Platformy Obywatelskiej, to nic dobrego Polski nie czeka. Taki jest PR-owy oczywiście przekaz obozu Prawa i Sprawiedliwości, zaplecza prezydenta Andrzeja Dudy, no ale sama wskazujesz na to, że coś w tym jest. Znaczy ja uważam, że to będzie nieuniknione, a to, że tak właśnie myśli również kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski, to świadczy o tym jego kampania, ponieważ on nieustająco mówi o tym, że będzie zgoda, że nie będzie prezydentem totalnym, że będzie popierał te sprawy, które są warte poparcia, że tylko będzie patrzył rządzącym na ręce. Wszyscy byśmy sobie życzyli tego typu prezydenta, ale to, jak często pan prezydent Trzaskowski o tym zapewnia, świadczy o tym, że tak naprawdę on czuje, że wyborcy no, pamiętają jego jako przedstawiciela totalnej opozycji i tak do końca w to nie wierzą. Więc to jest takie zaklinanie rzeczywistości albo właśnie próba wdrukowania wyborcom do głowy tego, że jako prezydent, że może tak kiedyś było, rzeczywiście byłem tam przedstawicielem opozycji totalnej, ale jako prezydent będę koncyliacyjny i będę starał się współpracować z rządem. Obawiam się, że mogłoby się to skończyć prezydenturą totalną, jeśli przypomniałby sobie o tamtych czasach Rafał Trzaskowski. Pytam Jacka Karnowskiego jako socjologa z wykształcenia, jak to jest możliwe, że dziś, no, możemy już się pokusić o taką tezę, że jakiś program wyborczy w kampanii, najważniejszej kampanii w kraju, przed najważniejszymi wyborami, to jest archaizm, że Polacy tego nie potrzebują, żeby zagłosować w liczbie dobrych kilku milionów na człowieka, który w zasadzie nie wiadomo, co chce im zaproponować. No tak, no musimy pamiętać, że żyjemy w czasach dużego zakrętu. To dotyka mediów, dotyka świata polityki. No są media społecznościowe, jest jakaś, no to co na zachodzie, prawda, ta dekompozycja tradycyjnych partii, to wszystko, sukces Hołowni w Polsce, no to wszystko staje się jakieś takie emocjonalne, mniej dojrzałe, można powiedzieć. No ale taki jest moment cywilizacyjny i z tym się wiele nie zrobi. No poza tym są te takie, można nazwać, jakieś domyślne programy, tak? Znaczy wyborcy wiedzą, czego się spodziewać po obozie Prawa i Sprawiedliwości i wiedzą mniej więcej, czego się spodziewa po trzeciej RP. No, kolejna sprawa,
wybory prezydenckie są dość taką intymną relacją. Znaczy my wybieramy kogoś, kto przez 5 lat, można powiedzieć, będzie naszym domownikiem, bo z racji funkcji będzie się tak często pojawiał na przykład poprzez telewizor czy media w naszym domu, czy media społecznościowe. I tutaj taki osobisty wybór, no są na przykład ludzie, którzy zagłosują w pierwszej na Biedronia, a w drugiej na Andrzeja Dudę. No jest jakaś taka grupa ludzi, może minimalna, ale to pokazuje, jak te nasze w istocie ideowe, ideologiczne, takie ustrukturalizowane siatki pojęciowe, jak one są często nieprzystające do ludzi. Natomiast co do Trzaskowskiego, no ja myślę, że tutaj dobrym przykładem jest ta sprawa reprywatyzacji w Warszawie. No bo tak patrząc chłodno, jaki miał interes Trzaskowski, żeby zdobywając mandat, nie będąc jakby, nie odpowiadając za krzywdę ludzką i złodziejstwo, żeby to firmować, bronić tego, odmawiać wypłaty rekompensat. No, partyjny interes. No właśnie o to chodzi, że tylko partyjny. Nie mógł się nawet w tej sprawie tak ważnej, ja myślę także ważnej dla sumienia tak naprawdę, nie mógł się odciąć od swojego zaplecza. Więc wizja, że on będzie w stanie odciąć się od swojego zaplecza w Pałacu Prezydenckim, jest jeszcze bardziej iluzoryczna. Na pewno nie przed drugą kadencją, bo druga kadencja daje każdemu prezydentowi oczywiście dużo większe pole manewru. Wspomniał Jacek Karnowski o tym, no, nietypowym i pewnie niezbyt częstym, ale jednak takim, który może się zdarzyć, przepływie elektoratu od Roberta Biedronia do Andrzeja Dudy w drugiej turze. Rzeczywiście takie sytuacje mogą i będą miały miejsce. Zresztą niektóre publikacje Krytyki Politycznej przed kilkoma miesiącami na to wskazywały. Ważni publicyści tego środowiska wskazywali, dlaczego będą głosowali na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych. To było w czasie kampanii wyborczej na jesieni. O te przepływy elektoratu to chciałem ciebie, Lizo, zapytać, jak one mogą się kształtować, kto tu na kogo może liczyć i czyj głos jaki może być ważny. Mamy trochę dziwne zachowanie Szymona Hołowni, który w tym tygodniu zdążył już powiedzieć, że w drugiej turze poprze Rafała Trzaskowskiego, a potem powiedzieć, że absolutnie on nikogo nie będzie popierał, jego wyborcy mają swój rozum. Co może powiedzieć Hołownia i czy ludzie, którzy na niego zagłosują, mogą się go posłuchać? Ale od razu druga część tego pytania, być może nawet ważniejsza, o stanowisko, jakie może zabrać Władysław Kosiniak-Kamysz, bo on ewidentnie złagodził w ostatnich tygodniach swój ton wobec prezydenta Andrzeja Dudy. Czy możemy wyciągać daleko idące wnioski z tego tonu? Za chwileczkę odpowiem na to pytanie, ale jeszcze chciałabym się ustosunkować do wyborców Roberta Biedronia, o których mówił Jacek Karnowski. No więc to nie jest tak, to znaczy tak rzeczywiście było, że część, nieduża, ale część wyborców lewicowych była gotowa głosować na prezydenta Dudę ze względu na programy socjalne, ale zdaje się, że problem LGBT i te wypowiedzi, które później padły, trochę odbierające godność osobom LGBT, zdecydowanie ich zniechęciły. Więc jeżeli cel był taki, żeby ocieplać wizerunek Andrzeja Dudy i pozwolić każdemu tutaj głosować, ja wiem, że nie w przypadku walki o LGBT to nie był taki cel, no ale przy okazji tam jakąś garstkę wyborców chyba się zniechęcił pan prezydent. Elizo, to ja ci wejdę w słowo w takim razie, bo wczoraj czytałem interesujące analizy dotyczące zróżnicowania środowiska lewicy w Polsce dzisiejszego i z nich wynika, że o ile Wiosna, oczywiście partia progresywna, światopoglądowa, bardzo waleczna w sprawach ideologii LGBT, o tyle Sojusz Lewicy Demokratycznej w tych kwestiach ideologicznych, światopoglądowych jest jednak bardziej konserwatywny. Więc jeżeli ja się mogę wtrącić, bo mi jakby... Wtrąć się, Jacku, bo mi nie chodzi, na chwilkę. Nie chodziło mi o ludzi, którzy na przykład kierują się kwestią programów socjalnych. Chodziło mi o ludzi, którzy na przykład uważają, że Robert Biedron jest ładny i sympatyczny. Ale drugi w hierarchii ładności i sympatyczności jest Andrzej Duda. Ja o tym mówiłem, że w wyborach prezydenckich grają też rolę czynniki, które my, dziennikarze, politycy, których my nie widzimy, bo jesteśmy zanurzeni w innych strukturach. One nie są oczywiście decydujące, ale też grają jakąś rolę. Ja tylko tu doprecyzuję, że oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest przepaść ideologiczna i ludzie świadomi ideologicznie tak łatwo nie przepływają. No tutaj absolutnie z panią redaktor nie polemizuję. Ale widać, na ilu poziomach można rozpatrywać te ewentualne przepływy elektoratu. Wracam do tego pytania do Elizy, o Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
No więc jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, no to on się chyba zorientował, że troszeczkę no przestrzelił z tą deklaracją właśnie, że będzie próbował przekonać swoich wyborców, żeby głosowali na Rafała Trzaskowskiego. No bo jeżeli mówi to przed pierwszą turą, no to wyborcy mogą zacząć się zastanawiać, po co mają czekać do drugiej tury. Mogą od razu zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. To jest zawsze niebezpieczeństwo takich mniejszych kandydatów i dlatego oni jak ognia wystrzegają się przed pierwszą turą tego typu deklaracji, na kogo oddamy głos, a jeszcze zobaczymy, a wyborcy mają swój rozum, a będziemy rozmawiać i zobaczymy w ogóle po głosowaniu. Więc tutaj wyszło po prostu takie nieprzygotowanie polityczne Szymona Hołowni, które mu się wypsnęło, że on to raczej na Rafała Trzaskowskiego, ale nie wyobrażam sobie, żeby jego elektorat był gotowy głosować na Andrzeja Dudę. Raczej stawiałabym tutaj na Rafała Trzaskowskiego. A jeżeli chodzi o Kosiniaka-Kamysza, to tam już sytuacja jest troszeczkę inna, bo jeżeli jednak się weźmie pod uwagę taki elektorat wiejski czy mało miasteczkowy, taki mocno konserwatywny, to on może mieć problem z głosowaniem na Rafała Trzaskowskiego, więc albo zostanie w domu, ci wyborcy zostaną w domu, jeżeli bardzo nie lubią PiSu, a jeżeli nie mają aż takich negatywnych skłonności, to raczej stawiałabym na to, że ta konserwatywna część wyborców Władysława Kosiniaka-Kamysza raczej prędzej odda głos na Andrzeja Dudę niż na Rafała Trzaskowskiego. Właśnie z tych względów ideologicznych i to między innymi po to była ta sprawa LGBT, żeby ludziom przypomnieć, że jest taka zasadnicza różnica między tymi dwoma kandydatami. No, warto wiedzieć, czym się zasadniczo różnią kandydaci. Oczywiście, że tak moglibyśmy jeszcze rozpatrywać, zastanawiać się, co zrobi na przykład Krzysztof Bosak, ale czas nam na to nie pozwoli. Ja chciałbym, abyśmy dotknęli innego dzisiejszego ważnego wydarzenia, bo mocno głos w kampanii wyborczej po raz pierwszy w tej kampanii zabrał Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, na konwencji młodych polityków Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Mówił na niej między innymi o potrzebie zrównania praw i płac kobiet oraz mężczyzn, a także o prawach zwierząt. Bardzo dużo mówił też wolności. Ja już niestety nie mogłem, bo szykowałem się do tego programu, ale Jacek słuchał uważniej byłego premiera. Jakie znaczenie może mieć to jego dzisiejsze wystąpienie na finiszu kampanii? No jakaś próba ocieplenia gdzieś z boku. To są oczywiście dyskusyjne sprawy, czy na przykład no, tocząca się dyskusja, czy takie sprzęgnięcie na przykład aktywności rządu z prezydentem Dudą. Czy mu to rzeczywiście pomaga, czy go ściąga do tego poparcia rządu, czyli powiedzmy no w optymistycznych scenariuszach 42-43% czy politycznego zaplecza rządu. I myślę, że to samo dotyczy no Jarosława Kaczyńskiego. No z drugiej strony, jeżeli nie ma ruchu, nie ma takich wydarzeń gdzieś toczących się wokół kampanii, jeżeli obóz cały nie woła, Andrzej Duda znów się uda, no to jest wrażenie samotności prezydenta. Więc no myślę, że to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego miało też pokazać i trochę może już nawet jest zapowiedzią drugiej tury. No jakiś taki, prawda, szukanie gdzieś no tego centrum, no to są takie tutaj jakby PiS szuka takich obszarów, gdzie mógłby jakby wychylić się w kierunku, no nazwijmy to współczesności, tak? No i widzi je właśnie zrównanie płac kobiet i mężczyzn, czy ochrona przyrody, zwierząt, czyli coś, co jakby jest jakimś wyjściem, ale też nie antagonizuje tego bardziej świadomego zaplecza. No zrozumiałe, że tak się musi dziać, bo PiS też widzi, że społeczeństwo się zmienia i te procesy, które ja uważam za niekorzystne, one jednak postępują, typu laicyzacja na przykład. Bardzo charakterystyczne jest to, co mówili publicyści w tym programie i Jacek i Jacek Karnowski i Eliza Olczyk, a mianowicie to, że nikt z was nie protestował, kiedy pytałem o drugą turę, a przecież wszystko może skończyć się w pierwszej. No chyba mało kto w to rzeczywiście wierzy, znaczy, żeby to któryś z kandydatów od progów, miał 50 od progów plus 1. Frekwencyjnych. Od progów to zależy, ale o tym tak już w innych programach, bo czas nieubłaganie biegnie. Bardzo dziękuję. Eliza Olczyk. Dziękuję bardzo. I Jacek Karnowski. Dziękuję byli bardzo. Z nami, a za chwilę porozmawiamy o tym, czy Warszawa i prezydentura w stolicy będzie dla Rafała Trzaskowskiego bardziej trampoliną, czy też kamieniem u szyi, jakąś kulą u nogi w wyścigu prezydenckim. Moimi gośćmi będą wiceprzewodniczący Rady Warszawy z Nowoczesnej i radny Prawa i Sprawiedliwości. Bądźcie państwo z nami.